Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek rolnictwa w pigułce. Mam nadzieję, że kamerę mam ustawioną dobrze. Mamy dzisiaj... Który mamy dzisiaj? Zaraz Wam powiem. 9 października, piątek. No i kolejny dzień zmagań z kukurydzą. Postanowiłem, że nagram Wam vloga z kukurydzy w nocy. Jak to wygląda, jak się w nocy kosi. Jak nie wiem, mam nadzieję, że będziecie widzieć. W tym roku doposażyłem trochę bizona właśnie w oświetlenie, bo kukurydzę kosi się przynajmniej w połowie czasu, wydaje mi się czasami, a czasami nawet więcej w nocy niż w dzień. Dni są coraz krótsze, w tym roku będziemy dużo kosić w listopadzie, dlatego poszły dwie lampy tutaj na boki, macie takie doświetlenie, mam nadzieję, że widać fajnie. I mam nadzieję, że w lusterku widać boki kombajnu po dwie lampy, czyli boki mamy doświetlone i dodatkowe dwie lampy na tył do cofania, żeby było coś fajnie widać. No widać fajnie, bo na kamerze mamy naprawdę w tej chwili wszystko widoczne. Kolejny dzień, jest początek tak naprawdę żniw. Od poprzedniego vlogu, który nagrałem, którego chyba jeszcze nie wysłałem tak naprawdę, albo wysłałem. Na pewno go zgrałem, a czy wysłałem to już tego nie pamiętam. Za dużo się nie zmieniło. Do tej pory kosimy kukurydze, które są naprawdę dość mokre. Tutaj akurat na tym polu jest kukurydza wczesna, bo VO210. I ta kukurydza ma około 32% wilgotności. Czyli nadaje się już do koszenia, bo nie ma tragedii. Te 32% można to przeżyć. Wydaje mi się, że jest ok. Gospodarz postanowił, że kosimy. Dzisiaj od rana trochę popadało, dzięki temu w końcu coś tam na budowie porobiłem, powoziłem trochę ziemi sobie. Może kiedyś Wam nagram vloga ze tej swojej budowy, ale to już jak będzie pewnie stała hala. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie stała hala. No i o 18 się okazało, że tak, jeden tir z tej firmy, która skupuje, dojedzie. I o 18 chyba 30 były, a około 18 byłem na polu, o 18.20 się zaczęło takie prawdziwe koszenie. No i moja ciężarówka, bo rano jak zaczęło padać, wysłałem ją znowu po wapno, wróciła przed chwilą, także są dwa samochody, jeden tir już jest nakoszony, no już jakiś czas temu, pewnie za chwilę przyjedzie. Na mojej ciężarówce już są trzy zbiorniki, nie były jakieś super pełne, także myślę, że 12-14 ton już jest. Mamy koszenia, ile czasu już kosimy? 18.19. 3 godziny, niecałe 3 godziny, 2 godziny 50 minut i skosiliśmy 4,80, prawie 5 hektarów. Także myślę, że nie jest źle. Kosimy z taką prędkością 5 km do 6 km na godzinę. Kukurydza, jak widzicie, jest dość pokaźna i ładna. Plon w okolicach dyszki z hektara. Także taka norma jak w tym roku. Mam nadzieję, że te lepsze kukurydze, które są późniejsze, trochę nadrobią tym plonem i ten plon będzie o wiele, wiele wyższy i będzie przynajmniej te 12-13 ton, ale czas pokaże i zobaczymy. Ogólnie sytuacja się robi coraz bardziej nieciekawa. Po pierwsze, ustawa, która zmienia wiele na gorsze, nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich branż w oku rolnictwa. Ja mam gospodarstwo, mam firmę, która właśnie zajmuje się dostarczaniem środków do produkcji i myślę, że odczuję to podwójnie i w gospodarstwie, i w takiej firmie. Także myślę, że powinniśmy się wszyscy jednoczyć, nie tylko rolnicy, ale wszyscy, którzy z tym rolnikiem żyją, a tych gałęzi, które z rolnictwem są związane, jest cała masa. I jeżeli to, co chcą prowadzić, wejdzie, będzie bardzo źle. Bardzo źle i mam nadzieję, że w końcu ktoś się opamięta i to się zmieni. Teraz we wtorek mamy kolejny strajk w Warszawie. Ja raczej nie pojadę, ale ode mnie z domu pojedzie mój brat. Także jakaś delegacja będzie. Aczkolwiek jeżeli by mi się udało wyrwać, ale no zobaczymy. No, na pewno jedna osoba z domu pojedzie, żeby ktoś tam na tym proteście był, bo to jest naprawdę słuszna sprawa i
myślę, że trzeba tam być i my rolnicy, my przedsiębiorcy, my wszyscy związani z tą branżą rolniczą powinniśmy się naprawdę zmobilizować i takie rozrzucanie obornika na rondzie, myślę, że będziemy musieli to zrobić, będziemy musieli pokazać swoją siłę, bo inaczej pewnie będzie ciężko. Jeszcze pamiętam kilka lat temu, jak prezes bez nazwiska mówił o tym, że branża futerkowa w Polsce, no bo o futerka też tam chodzi w tej piątce, to jest bardzo ważna gałęź, się sobie nie wyobrażę, żeby coś takiego w Polsce zamykać i likwidować, a tu nagle bez żadnych konsultacji coś takiego. Musimy się zjednoczyć, musimy działać i mam nadzieję, że uda nam się coś zdziałać i wszystko wróci do normy, czyli ustawa nie przejdzie. No i kolejna rzecz. Niestety koronawirus, który znowu zaczyna szaleć. Dzisiaj chyba ponad 4000 przypadków, prawie 5000. Co prawda ta liczba przypadków, nie patrzyłem się dokładnie w dane, ale pewnie wynika bardziej z ilości wykonanych testów, bo wykonuje się coraz więcej, dlatego jest coraz więcej przypadków. No ale pewnie poblokuje to wiele branż. Znowu będą spadki cen produktów, będą problemy z przemieszczaniem. No i wpłynie to znowu negatywnie na gospodarkę. Miejmy nadzieję, że się jakoś od tego odbijemy. No ale co, nie ma co tylko narzekać. Jest jak jest, miejmy nadzieję, że sobie z tym wszystkim poradzimy. Koronawirus kiedyś nam odpuści, albo będzie jakaś, no najprawdopodobniej nie musiała być szczepionka, żeby koronawirus nam odpuścił. Dobra, o, widzicie? Już kukurydzy jest naprawdę sporo. Tak robię, że akurat tutaj to pole jest kawałek dłuższe i z tamtej strony jest kawałek krótszy. I sobie koszę to dłuższe, dokaszam krótsze w tam i z powrotem i dojeżdżam dłuższym i na koniec mam zbiornik, tak się zaczynają palić koguty. Może teraz się nie zapalą, ale będzie bardzo blisko i nie muszę wozić tego towaru i dojeżdżać. Jutro sobota, jutro kosi Damian. Ja mam wyjazd i niestety nie będę mógł kosić. Niedziela, zobaczymy, albo ja, albo Damian, o ile pogoda pozwoli, bo pogoda znowu pada figle i ma padać dalej. Miejmy nadzieję, że da nam trochę pokosić, bo to co kosiłem po tym poprzednim vlogu, potem kosiłem na takich polach dość ciężkie gleby tam były. Było ciężkie, co powodowało to gliny, że były nasiąknięte i bardzo mokre. Bizon nie mógł podjechać pod te górki, niestety. Musieliśmy to kosić czasami w jedną stronę, albo pod górki podjeżdżać z pustym zbiornikiem. No trochę kombinacji, no ale jakoś to wykosiliśmy. Ale u jednego z gospodarzy tak wyszło, że nakosiliśmy taką przyczepę od zestawu. Ciężarówka, przyczepa, nie wiem, tam było 12-14 ton, ciężko mi powiedzieć na ten moment. No i tą przyczepę musiał wyciągać John Deere około 200 koni z tej serii Waterloo i do tego New Holland 180 koni. Trzymaj ten patel. Trochę wpada. Ale najważniejsze, że mają teraz drugą to wydaje, żeby ciągnął. Z górki. Pod górkę by nie podciągnie tego za cholerę. Teraz będzie jeszcze ciekawy moment. Jeszcze ci powiem, że tyle koni nie przyczepę nie ciągnę, ale... Nie? Nie. Ten John Deere ma około 200, nie? 200-30. A tamten? 170. 160, 190. No, no to trochę jest. Tu przejdzie. Kurwa, nawet ja siadam. No, teraz ładnie spadło. Ja też wpadam. Nie mieli łatwo.
nawet bardzo ciężko. Mam taki nawet filmik, może jakoś wyślę Kacprowi, może jakoś to razem złączę, jak będzie miało to jakiś sens. No i na końcu jeszcze ta przyczepa, jak już dyszel był na drodze powiatowej, zsunęła się do rowu, było trzeba podsypywać kamienie, chłopaki wiem, że się namęczyli, zeszło im czasu od cholery, no ale na szczęście udało się bez żadnych strat, przyczepa się nie przewróciła, nic się nie stało, oprócz tego, że błoto było wszędzie, bo ciągła się osiami po ziemi, to historia pozytywnie się zakończyła. O, widzicie? Myślałem, że nie będzie, a mamy już tutaj. I jest już zbiornik. Ogólnie wszędzie jest taki mankament, nie wiem, czy mówiłem na ostatnim vlogu, może... mówiłem. No ale jest, że końcówkę zbiornika w kukurydzy ciężko jest dopełnić, jest sprzęgło przeciążeniowe, które bardzo szybko się załącza. Jest bardzo czułe i jak się dopycha tak zbiornik, mówiąc kolokwialnie, trzeba trochę zwolnić, żeby było mniej tej masy, żeby można było go na spokojnie dopełnić, żeby nie przeciążać tego sprzęgła. Dwa sprzęgła są w razie czego w zapasie, żeby nie było co jechać do korbanka, ale po co je psuć? Lepiej uważać i po prostu jak mamy już dość pełno, zapalają się gongi, no to zwalniamy, dokaszamy na spokojnie, tak, żeby się nic złego nie działo. Teraz wrócimy na moją ciężarówkę, Volvo stoi. Druga ciężarówka pewnie niedługo wróci, mam nadzieję, że niedługo wróci, bo tutaj też niedługo będziemy kończyć. U Krzysia wczoraj zostawiałem akurat kombajn, bo kosiłem tam w okolicy. Mówił Krzysiek, że te pokazy będą 24. I chyba nawet jakiś vlog mi brat mówił, że wyszedł, ja tego nie, na to nie spojrzałem. No ale się okazuje, że te poletka pewnie nie dojdą do skutku. Ja też miałem organizować jakieś poletka dni pola u siebie, pionierowskie. No i niestety, raczej będzie można tylko nagrać jakąś relację i pokazać to w internecie. O, druga ciężarówka? Nie. Nie, tak, druga ciężarówka. Także co, no. Chyba to by było na tyle. Już trochę czasu gadam, ostatni vlog będzie bardzo długi. Mam nadzieję, że jakoś się tego da wysłuchać. No i co, widzimy się później, mam nadzieję, że w lepszych czasach, bez koronawirusa i bez głupich ustaw, które dają po dupie rolnikom i całej branży związanej z rolnictwem. To trzymajcie się, cześć!